Lech, Czech i Rus to legenda, która już od średniowiecznej Kroniki Wielkopolskiej w interpretacji Jana Długosza miała symbolizować braterstwo Słowian Zachodnich i Wschodnich. A jak wyszło na koniec, przekonały się pokolenia naszych przodków, dla których Rosja, czy to carska, czy bolszewicka, zawsze była i traumą, i zagrożeniem. Przez ostatnich 300 lat rosyjskie wojska tylko przez około 50 nie stacjonowały nad Wisłą, Skąd jednak wzięła się potęga tego państwa? Jak Rosja została imperium? Co w swojej mentalności odziedziczyła po Mongołach? I ile jest prawdy w historii o bitwie na Kolikowym Polu, czyli tak zwanym Ruskim Grunwaldzie? O tym porozmawiamy z wybitnym specjalistą historii Rusi, profesorem Hieronimem Gralą. Ja nazywam się Cezary Korycki i zapraszam na podcast Muzeum Historii Polski Prześwietlenie. Inne historie Polski. Część pierwsza Historia i propaganda. Ruś to wielkie państwo ówczesnej Europy jednoczące słowiańskie, ugrofińskie, tureckie i inne plemiona które zgromadziło pod swoimi krzepnącymi skrzydłami od Ładogi i Bałtyku, Nowogrodu i Pskowa do Kijowa i Czernichowa, Azowa, Morza Czarnego i Krymu. Bycie patriotą jest istotą natury i charakteru narodu rosyjskiego. Teraz, w trakcie specjalnej operacji wojskowej, nasi bohaterowie, żołnierze i oficerowie, ochotnicy demonstrują właśnie takie najwyższe ludzkie cechy, walcząc dzielnie ramię w ramię, jak bracia w imię ratowania ludności Donbasu. Nareszcie cieszę się, że możemy pana profesora powitać w naszych progach. Dzień dobry, witam pana, witam naszych słuchaczy rzeczywistych i potencjalnych. Już się usprawiedliwiam, dlaczego zaczęliśmy podcast Muzeum Historii Polski od aktualnego jednego z najnowszych przemówień Władimira Putina, które zostało wygłoszone w Nowogrodzie Wielkim na okoliczność 1160-lecia historii Rusi. Jak to jest, że punktem odniesienia dla Władimira Putina nie jest Rosja Carska, nie jest tym bardziej ostatnio nawet ZSRR, a. Dalekie, dalekie średniowiecze. No tak, ponieważ odwołuje się do okresu przekonaniu rosyjskich polityków e, decydującego o samostanowieniu tego ogromnego obszaru, jakim jest ich Rosja. Ich Rosja, ponieważ ta Rosja, którą oni sobie wyobrażają w oparciu o dosyć, powiedziałbym, fragmentaryczną. Wiedzę historyczną, no nie zawsze ma coś wspólnego z Rosją historyczną, ale właśnie tak, początek XI, koniec X wieku znakomicie pasuje do tych ich dywagacji historiograficznych, bo to i wejście Rusi świat cywilizacji no jakiej? Bizantyńskiej, więc chrześcijańskiej, bo to stworzenie Kijowskiego, no, jednak lokalnego imperium opierającego się gdzieś tam e, prawie, że o, o Kaukas i o Bałtyk. Ten Bałtyk będzie tu nam potrzebny za chwilę, e, o Bóg, y, więc to jest wielki gracz polityczny. No i to stwarza oczywiście przy skonsumowaniu takiej 15-wiecznej, tak naprawdę teorii rosyjskiej, translacji o imperii, przeniesienia władzy monarszej w ramach Rusi z Kijowa na Ruś zalesko więc Włodzimierz Rostow-Suzdal-Moskwa stwarza prawa historyczne na Ukrainę, Białoruś, kraje bałtyckie, przy Kaukazie. Jak dobrze się postaramy, to ujście Wołgi. Przecież oni od XVI wieku dokonują łamańców historycznych, żeby dowieść, że wszystkie ziemie dookoła były odwiecznie ruskie. I czasem wystarczyło takie powiedziałbym, podobieństwo fonetyczne nazwy, żeby coś uzasadniać. No, klasycznym przykładem jest ten Tmutorakań, który gdzieś tam na południu brat Jarosława Mądrego, syn Włodzimierza, Mścisław Chrobry, wyrąbał tam sobie, wybudował takie księstwo. Przestał ci on istnieć w wczesnym etapie państwa ruskiego, ale w XVI wieku jak zdobywano należący do ordy. A strachań to wystarczyła końcówka tej nazwy, żeby stwierdzić, no a atmutorakań to oczywiście strachań, bo się nazywa tak samo. Podobieństwo nam się wydaje wątpliwe, i im się wydawało wielkie. No już nie mówiąc o tym, że jak pan pewnie pamięta, Iwan Groźny jak doszedł do wniosku, że musi mieć genealogię równającą go z cesarzami, prawdziwymi, a nie jakimiś tam okolicznymi monarchami, nie jakimiś wazami Jagielonami i tak dalej, którym w ogóle odmawiał dostojeństwa przecież. To szukając gonologii równej, a raczej przewyższającej cesarzy zachodu, no, wykoncypował sobie pochodzenie od Oktawiana Augusta. No ale jak tu połączyć Ruś z Oktawianem Augustem? No wymyślono sobie, że Oktawian August miał brata, który pożeglował na północ, wzdłuż wybrzeży północnych Europy i przez Bałtyk. I brat jak się nazywał? Brat się nazywał Prus. Prus. To brzmi dobrze, no bo gdzie leżą Prusy i gdzie byli Prusowie, to my wiemy. A na dokładkę wystarczy pierwszą bukwę odrzucić, od razu jest Rus. Więc powstaje e, mityczny e, władca, e, który nie tylko jest e, w prostej linii z domu Cezarów i e, jest e, latoroślą imperatorów Rzymu, ale jeszcze uzasadniając historyczne prawa dynastii na panowanie nad Rusią, stwarza widoki w Rajeczego, Cięgnięcia po Prusy. No, przypominam, że ten sam monarcha, który się tak bardzo lubił zajmować historią, aczkolwiek był lepszym historykiem niż Włodzimierz Putin, wykazywał od czasu do czasu, że ta Ruś to jest po białą wodę, czyli po Wisłę. W związku z czym apetyt miał duży. Uzasadniał to w gruncie rzeczy tymi samymi mm, świadectwami. Tych samych latopisów. Pod wieloma względami to się odwołuje wszystko do tradycji powieści lat minionych, którą myśmy przez stulecia nazywali latopisem Nestora. No więc, w ten sposób, posługując się materią historyczną, oczywiście można dowieść, co się człowiekowi żywnie podoba. Umówiłem się z panem profesorem, że dziś będziemy rozmawiali o tym wszystkim, co działo się w historii Rusi, ale przed. Czasami Iwana Groźnego, więc to są, to będą bardzo mało znane i dość zamierzchłe tematy. Przed chwilą bardzo ciekawie naszkicowaliśmy chyba te ramy terytorialne, w jakich ta Ruś się rodziła, ale teraz może powiedzmy o aspekcie personalnym. No my mamy Mieszka pierwszego Ukraińcy Jarosława Mądrego. A jaka jest postać, która tą rolę odgrywa w rosyjskiej historii? Takich postaci jest kilka. Posuwając się wstecz od Iwana Groźnego, pewnie byśmy delikatnie musieli przypomnieć założyciela tej gałęzi moskiewskiej Rurykowiczów, czyli Iwana Kalite, ale znacznie bardziej tego, do którego się dynastia Carów powoływała, czyli Aleksandra Nevskiego, niedarmo wyniesionego na ołtarze jako święty. Ale jeszcze wcześniej. I to jest zasadnicze pole bitwy o pamięć historyczną dzisiaj no, jest apostoł Rusi, czyli Włodzimierz Wielki. Włodzimierz Wielki, który jest kim? No, dla Rosjan jest apostołem rusi, jak już powiedziałem, i jest pierwszym władcą ruskim, czytaj rosyjskim, dla Ukraińców jest władcą ruskim, czytaj ukraińskim i apostołem Rusi, czytaj Ukrainy. No, symbolem myślenia w tych kategoriach dla Rosji jest ten trwający parlat spór wokół pomnika Włodzimierza w Moskwie, który w pewnym momencie nawet miał wylądować w tym miejscu, gdzie znajdował się zdetronizowany wcześniej twórca czeka na Środak Dzierżyński, bo myślano, żeby to paskudę postawić na Łubiance. No ale wreszcie wymyślili, że to jest złe miejsce. Zresztą. Konserwatorzy, historycy sztuki się strasznie darli, że ten moloch narusza perspektywę. No i wynieśli go jednak na taką przestrzeń niedaleko od borowickich wrót Kremla i postawiono go. No i teraz, oczywiście, jest spór zasadniczy. Co ma wspólnego Włodzimierz z Moskwą, która przecież nie istniała w jego czasach? No, Moskwa, jak wiadomo, Pierwszy zapis to jest połowa, latopisarski połowa XII wieku. No oczywiście ma wiele, no bo jednak te tereny były przez Ruś, w której rządził Włodzimierz, kontrolowane i ta ekspansja w tym kierunku szła. No po drugie, rzeczywiście trudno zaprzeczyć, że Moskwa jest produktem Starej Rusi, więc Rusi Kijowskiej, tej posuwającej się ekspansji i kolonizacji. Ziemu grofińskich, więc jest jakoś córką w pewnym sensie. No, wreszcie e, Rosja jest prawosławna. No, to jest ten, który implementował prawosławie e, na wschodniosłowiańczyźnie. Więc trudno odmówić praw do tego Włodzimierza, chociaż się ostatnio o ich odmawia, co moim przekonaniu jest dosyć absurdalne. No, bo jak ktoś uważa kogoś za swojego przodka, no to tłumaczenie mu, że nie ma do tego prawa jest, no powiedziałbym, nonsensowne. Zresztą zwracam uwagę, że cała ta dyskusja dawno wymknęła się z, poza granice rozsądku, bo jeżeli ograniczymy prawo do Włodzimierza do jednego bliskiemu nam sąsiedniego narodu, to na przykład zrobimy kuku nie tylko Rosjanom, ale również Białorusinom, którzy też mają prawo się połowywać i to jeszcze wyjątkowe, bo późniejszy, mówiąc w dzisiejszych kategoriach, późniejszy drugi po Włodzimierzu, założyciel Ukrainy, czyli Jarosław Mądry, wedle tych kryteriów jest półbiałorusinem, bo synem rognedy księżniczki pałockiej. Spór jest absurdalny. To jest spór absurdalny do tego stopnia, że przypominam, ja już o tym kiedyś mówiłem i pisałem, wielką dyskusję trwającą prawie 100 lat między Francuzami i Niemcami, do kogo należy Karol Wielki. Cały ten wielki spór, czy to jest Karol Grosy, czy to jest Szalmań. Prawda? Losy Imperium Franków były takie, a nie inne, więc po części należy do jednych i do drugich. I nikt nie ma prawa tej części odebrać. Ale y, oczywiście co to oznacza? Że Rosjanie, którzy dosyć brutalnie usiłują zawłaszczyć Włodzimierza na swój użytek, dokonują to w sposób, powiedziałbym, rytualny i symboliczny. Ten wielki pomnik Włodzimierza, postawiony w środku Moskwy, poza wszystkim innym, jest próbą zdezawuowania tego najsławniejszego pomnika. Włodzimierzowego Na brzegu Dniepru Na wzgórzach kijowskich Który był symbolem chrztu Rusi Jeszcze także za cara Wtedy nikt nie kwestionował tego Miejsca Włodzimierza w Kijowie I nikt nie przenosił Włodzimierza Do Moskwy, do Nowogrodu tak Oczywiście on jest bardzo ważną postacią Wielkiego pomnika Tysiąclecia Rusi Wzniesionego przez Romanowów W 1862 roku Natomiast to jest naturalne, bo przecież do Kijowa no to Włodzimierz przyszedł z Nowogrodu, więc Nowogród ma do niego niezbywalne prawo. No ale jeżeli Nowogród, to proszę wybaczyć, ale Rosja. Więc piłowanie tutaj na części Włodzimierza jest dosyć ryzykownym zabiegiem. Zwracam uwagę jeszcze na jedną rzecz. Otóż cały ten zamęt, cały ten spór o chrzest si, Trwający od 10 lat, a tak naprawdę od 15, wyprzedzający aneksję Krymu, był sporem zawierającym w sobie różne wątki, na przykład prawo do Krymu. Dlaczego? No, a gdzie to e, się osił? W chersonezie Bizantyńskim, ale na Krymie. Dlaczego potem Putin mówi, że w jednej z swoich mów tronowych, że przecież e, Krym to jest góra świątynna dla Rusi, prawda? Tak jak Jeruzalem. Dlaczego patriarcha Moskwy e, mówi, że Krym to jest chrzcielnica Rusi. I potem dwa lata później chrzcielnica Rusi zamienia się w chrzcielnicę Rosji. I zaczyna się posługiwać pojęciem i cerkiew i państwo Rosji. To wszystko było przygotowanie artyleryjskie. Do hapnięcia Krymu. Ja mówię o tym bez krępowania, bo ja zwracałem na to uwagę na takiej konferencji polsko-rosyjskiej jeszcze w grudniu 2012 roku. Materiały są wydane w debatach Hartes Liberales i spora część ukraińskich kolegów którzy oglądali ten, to wystąpienie, odniosła się do tego sceptycznie, a koledzy rosyjscy dosyć ironicznie, twierdząc, że to są takie dywagacje historyka, który szuka w słowach polityków treści, której być nie może, bo oni są niełuki. Nie. Tak jak za Iwana Groźnego, a potem za um, Józefa Wissarionowicza historia była przęknięta do rydwanu polityki państwa, do budowania programu i tak dalej. Tak samo jest sprzągnięta w czasach putinowskich, nie tylko późnych, ale i wczesnych. I ta Ruś transformująca się w Rosję, Włodzimierz przeobrażający się z władcy Rusi w władcę Rosji. Apostoł Rusi, który staje się apostołem Rosji. Przecież to jest mechanizm, który daje się odwrócić. Jeżeli Rosji, to znaczy, że całość Rusi do Rosji należy. My jesteśmy Rusią i czymś więcej. Jesteśmy Rosją. A jeszcze chciałbym dopytać o dość istotną sprawę, ponieważ w moim pokoleniu każde dziecko znało słynną legendę o Lechu Czechu i Rusie. Czy ci Rosjanie w jakiś sposób są nam językowo czy genetycznie bliżsi niż inni Słowianie? Jednym słowem, czy my faktycznie mamy jakiś wspólny korzeń? Wie pan, wspólny korzeń z pewnością mamy, obojętnie czy przejdziemy na poziom filozofii chrześcijańskiej, a więc od Adama, czy darwinizmu, a więc od małpy. Korzeń wspólny mamy, ale chociaż, przypominając błyskotliwą replikę jednego z naszych polityków z czasów Sejmu pierwszej kadencji, może nie od tej samej małpy podchodzimy. No ale już tak poważnie mówiąc, no, oczywiście mamy wspólny korzeń, bo jedni i drudzy jesteśmy Słowianami. No. Słowianie czymś się różnią, prawda, od Germanów, Ugrofinów, Bałtów i tak dalej. Należymy do basenu słowiańskiego. No, no taka jest prawda. No, ale z drugiej strony, yy, dlaczego Polacy i Rusini, bo jednak należałoby mówić w tym momencie bardziej Rusini niż Rosjanie, bo to dotyczy czasów zamieszłych. Mają z sobą mniej więcej tyle samo wspólnego, co Polacy i Serbowie, Polacy i Chorwaci, Polacy i Czesi, Polacy i Łużyczanie, prawda? I tak dalej. Może nawet z Łużyczanami mieliśmy więcej, bo to są mężczyzna zachodnia, prawda? I tak dalej. Natomiast oczywiście mamy wiele wspólnego i biorąc pod uwagę, ile stuleci była wspólna, ruchoma i w zasadzie otwarta granica, wymiana etnosów, Kohabitacja, dyfuzja kulturalna i tak dalej, no to no, oczywiste jest, że, że mamy wiele wspólnego. Natomiast te wszelkie opowiastki o wiatyczach i radymiczach, którzy przyszli od Lachów, wszystkie opowieści o kiju szczekuj chorywie i tak dalej, i tak dalej, że ten o tym kiju, który też podobno od Lachu przyszedł, to jest tak naprawdę, po pierwsze, niczym niepotwierdzone po prostu. To jest jeden z licznych mitów latopisarskich. Po drugie, no, to nie jest tak, że mamy jakieś chociażby z archeologii potężne argumenty świadczące o związkach tych szczególnych plemion z naszymi Polanami. Wygląda na to, że w gruncie rzeczy takim zwornikiem tych wszystkich rozważań jeszcze w średniowieczu jest problem nazwy Polanie. Ee, że skoro pojawiają się Polanie na Rusi, a Polanie to siedzą nad Wisło, to znaczy, że nas, coś nas łączy. No dobrze, ale e, w tej strefie spornej, którą my nazywamy niezbyt precyzyjnie Grodami Czerwieńskimi, e, mamy na przykład e, Lędziandulebów i Chorwatów i to są inni Chorwaci niż ci, co w Chorwacji. No i co? To znaczy, że my mamy prawo na Chorwację albo Chorwacja na Grody Czerwieńskie? Nie. Są pewne nazwy yy, multiplikujące się przecież. W związku z czym yy, należy do tego bardzo ostrożnie podchodzić. Natomiast, a i jeszcze jedno. Yy, przypominam, że ta wersja kijowo-szczekowo-chorywska, która ostatnio znowu nabrała politycznej, ja bym powiedział, aktualności, yy, to jest dowodzenie czysto słowiańskiego i tak naprawdę tubylczego, czysto ukraińskiego korzenia Rusi. To jest pewne antidotum na dobrze zakorzenioną w historiografii wersję stworzenia państwowości ruskiej przez przybyszów z morza, przez waregów, czy jak to woli prawie że wikingów idących wzdłuż niepru. tyle że przeciwieństwie do tych wykoncypowanych i wymyślonych kijów i szczeków, których nie wiadomo, czy wyobraźnia kronikarza nie powołała w oparciu o toponimy kioskie prawda, ten, ta szczekowica góra i tak dalej, prawda, czy wzgórze to osoba Ruryka, osoba Olega, osoba Igora czy Olgi, Helgi są bardzo dobrze potwierdzone źródłowo, tak naprawdę. No. No, już nie mówiąc o tym, że należałoby sobie wtedy odpowiedzieć na pytanie, jak to jest, że w dynastii Rurykowiczów, która e, zarządzała tym ogromnym terytorium, która je wzmocniła, e, która ten patchwork e, w jednorodną materię państwową przetworzyła, że jakoś w, tym, e, w tej tradycji dynastycznej e, kije jeszcze jakich się nie pojawiają, a imiona Ruryków, Ingwarów i Olegów przynajmniej do XIV wieku są widoczne, no. mimo że jest to poza wszystkim innym pogańska tradycja jeszcze. Za chwilę dokładniej omówimy to, w jaki sposób Ruś powstawała, ale na koniec tej części chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze jednego przemówienia Władimira Putina, tym razem z roku 2021. Przed pełnoskalową agresją na Ukrainę. Posłuchajmy, czy ta interpretacja historii w wykonaniu jej fascynata, jakim jest niewątpliwie prezydent Federacji Rosyjskiej, nie była pewnego rodzaju ostrzeżeniem. Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini są spadkobiercami dawnej Rusi, niegdyś największego państwa Europy. Plemiona słowiańskie i inne ludy na olbrzymiej przestrzeni od ładogi Nowogrodu, Pskowa do Kijowa i Czernichowa. Połączone były jednym językiem, więziami gospodarczymi i władzą książąt z dynastii Rurykowiczów. Po chrzcie Rusi połączyła je również jedna, prawosławna religia. Część druga. Wschód dwóch Rusi. Powiedzieli sobie: "Poszukajmy księcia, by nami władał według porządku i prawa." Szli za morze ku Waregom, ku Rusi, bowiem tak się zwali ci Waregowie, Rusią, jak się drudzy zowią Szwedami, inni Normanami, Anglami, a inni Gotami, takoż i ci się zwali. Rzekli Rusi, Czudowie, Słowianie, Krywicze i Wesowie, ziemia nasza wielka jest i obfita, a ładu w niej nie ma. Pójdźcie, więc rządzić i władać nami. I wybrali się trzej bracia z rodami swoimi, wzięli ze sobą wszystką Ruś i przyszli do Słowian najprzód i obwarowali gród Ładogę i siadł Ruryk najstarszy w Ładodze, a drugi Sineus w Białym Jeziorze, a trzeci Truwor w Izborsku. Od tych Waregów nowogrodzianie nazwani zostali Rusią i są dziś ludzie nowogrodcy rodu wareckiego, a pierwej byli Słowianami. Waregowie, czyli mieszkańcy obecnych terenu, terenów obecnej Szwecji, dokonali czegoś praktycznie niemożliwego, czyli przedostali się w górę rzek z terenów Północy Morza Bałtyckiego aż do Morza Czarnego. Chodzili handlować, dało to dnieprowskim wodnym traktom taką nazwę umowną, drogi od Waregów do Greków. Ale e, wzdłuż tej arterii wybudowali sobie różne zimowiska i faktorie, prawda? I wraz z ich postępami na południe rosła kontrola nad, nad dnieprowskimi obszarami. Ale przecież to nie jest kwestia tylko tych przeciąganych tam gdzieś przez progi dnieprowa, a przez berezynę e, łodzi wikingów z towarem, bo to jednak byli wojownicy i kupcy. Ale to przecież również kwestia. Sporych kontyngentów zbrojnych, zaciągających się na służbę cesarzy bizantyńskich. No, ja jednak przypominam, że nie ma badań nad dziejami Rusi, ale także ułomne byłyby badania nad wojskowością Cesarstwa Bizantyńskiego, gdybyśmy nie sięgali do sak skandynawskich. I nagle się okazuje, że późniejsi królowie skandynawscy, tacy jak Olaf Trygwazon, jak Harald Hardrada, ten który potem zginie pod Stamford Bridge, prawda? Rywalizując kto pierwszy zdobędzie Anglię z Wilhelmem Zdobywcą, prawda? Czy Eimond Żelazne Ramie, to wszystko są osoby, które przez to ruś przeszły. Niektórzy z nich jeszcze ożenili się w Kijowie z córkami wielkich książąt. Ludzie, którzy zaciągali się w Konstantynopolu, służyli w gwardii cesarskiej. E, w sagach zachowały się o tym e, Heroiczne wątki, na przykład o tym, jak Harald Hardrada walczył na Sycylii przeciwko Arabom, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Tam się do spółki z wielkim wodzem Gorgiosem Maniakesem, którego w Waregowie nazywają Gyrgi i tak dalej. Więc to, to, poza wszystkim innym, to był trakt, którym powtarzam, przemieszczały się spore masy ludzkie. Jak Włodzimierz Wielki zdecyduje się na chrzest, zawrze pakt dynastyczny umocniony matrimonium małżeństwem z córką cesarza i siostrą cesarza, z Anną Porfirogenetką, to przecież w sukurs szwagrowi wyśle nie tylko swoje drużyny kijowskie, ale potężną, zaciężną drużynę skandynawską, którą najmie dla niego, i która przesądzi o początkowym zwycięstwie w walkach z uzurpatorami. Wikingowie dokonają desantu pod Abydos prawda? i rozgromią uzurpatora. W związku z czym to jest może nie marszałkowska, ale to jest trakt wydeptany, dobrze znany, przez stulecia funkcjonujący, ważny, wiążący Ruś ze Skandynawią ale wiążący również z najważniejszym ośrodkiem cywilizacyjnym ówczesnego świata, czyli Konstantynopolem. Wiążący nie tylko ze Skandynawią, bo wiążący z całą strefą bałtycką, wiążący pośrednio przez Danię, także z Niemcami, i tak dalej, i tak dalej. No to są po prostu nie jedno okno na świat, a dwa w amfiladzie. I o tym warto, warto pamiętać. Nawiasem mówiąc, pytał się pan redaktor wcześniej o pochodzenie nazwy Ruś. No to właśnie jest ten problem, że przypominam, że z większości teorii na temat pochodzenia tej nazwy, większość opowiada się za pochodzeniem skandynawskim, że albo mówimy o tym, że Ruotsi to jest nazwa... Szwedów dawana przez tam plemiona fińskie, jest ten tak zwany model Roslagen, i tak dalej, i tak dalej. Większość tych teorii tej nazwie daje, przyznaje pochodzenie nordyckie. Najstarszy zapis źródłowy o pochodzeniu stosujący nazwę Ruś, zapis niemieckiej kroniki Anales Bertiniani, opisuje kogoś, kto dla kronikarza. Jest przybyszami z północy, raczej skandynawami, chociaż rządzi nimi Hagan, więc tak jak u Kazarów. I kronikarz pisze, sami siebie nazywają Rusią. Więc są Rusią, skoro tak się nazywają. E, natomiast przestrzegam przed jednym. U nas się szczególnie ostatnio popularna zrobiła teoria, że do XII wieku to e, ta Ruś Zaleska, to to w ogóle, e, czyli tereny, gdzie powstało potem wielkie księstwo Moskiewskie, jest proza, poza to kijowską Ekumeną i prawie że jej nie ma, i tak dalej. No, nie jest to prawda. No Nie jest to prawda, żeby sięgnąć tron, osiągnąć tron kijowski po śmierci Włodzimierza, konpretendenci muszą zamordować tego, który jest wyznaczony przez Włodzimierza swym następcą. Kto jest wyznaczony następcą? wyznaczony jest późniejszy święty Borys. A gdzie ten Borys włada? Borys włada w Rostowie. Czyli mamy w tym momencie już konkurencję dla tej ważnej dzielnicy, tego apanarzu następców, czyli dla Nowogrodu. Już mamy dzielnicę rostowską. Rostow, czyli Róź Zaleska. W związku z czym, no, nie opowiadajmy o tym, że dopiero do Ugoruki i tak dalej. Tam państwo się już umocniło na przełomie... XX XI wieku powstała ważna e, stolica Książęca i stamtąd pójdzie ta ekspansja na ziemię zasiedlone przez plemiona ugrofińskie. E, ale już wiadomo, że i Ten Rostów, i ten Murom to, to wszystko jest opanowane przez Ruś wcześniej i należy do rusi. Także starajmy się pozostawać. E, w kręgu źródeł, a nie supozycji napędzanych polityką. No a w późniejszym czasie ta Ruś staje się terenem ekspansji, takim terenem zderzenia wpływów wschodu, czyli Mongołów z dalekiej Azji, z umownym zachodem, czyli Litwą. Kto i dlaczego zaczął na tym terenie przeważać? No, po pierwsze, z ciepłym uśmiechem jako przyjaciel Litwy przyjmuje pańskie stwierdzenie, że jest to ekspansja Zachodu, biorąc pod uwagę, że Litwę w owym czasie uważano za ostatni dziki kraj i ostatni kraj pogański, co było prawdą w Europie. Sprawiedliwam się, prostuję, chodziło o aspekt głównie geograficzny z tym Zachodem. No ja pomyślałem, no to traczy też jednak raczej bardziej północ, kompas byłby po mojej stronie. Natomiast wydaje mi się, że e, tam oczywiście były pewne elementy ekspansji także zachodniej, no bo jednak i Duńczycy i Szwedzi, e, no i zakon kawalerów mieczowych, prawda, i zakon niemiecki, jednak w tym kierunku właśnie ziem e, cudów, liwów, e, w kierunku kuronii jednak w pewnych momentach parł dosyć energicznie. No, ale to jakby inna... Sprawa. Poza tym wiadomo, czy na przykład nasze i węgierskie obecności na Rusi Halickiej nie uważać za ekspansję łacińską. Raczej nie, ale pewnie o tym warto by porozmawiać oddzielnie. Natomiast dlaczego? No, po prostu dlatego, że ten fenomen, rzeczywiście fenomen niezwykłej, nie tylko dla owych czasów, ekspansji małego narodu w sumie małego narodu, bardzo energicznego i bardzo bitnego, na wielką, przerastającą go cywilizacyjnie Ruś Południową, Ruś Zachodnią. Nurtuje to historyków od 150 lat. Na czym polega problem? No, jednak Litwa jest silna słabością Rusi. Rusi podzielonej, Rusi rozbitej przez najazd mongolski. Rusi, na dokładkę między sobą konkurującej o sukcesję po jednolitym, wcześniej jednak państwie rządzonym z Kijowa, Rusi zbierającej właśnie cięgi od różnych sąsiadów, nie tylko, nie tylko przecież najazd tatarski, ale no jednak powtarzam, że skąd się bierze to, że powstało pojęcie Galicja, że i przy okazji rozbiorów Władcy Austrii powoływali się na wcześniejsze prawa królów węgierskich, że to jest regnum Galicji i tak dalej, prawda? Ta ekspansja trwa od XII wieku, w związku z czym ta Rus nie jest w stanie stawić jednolitego oporu. Litwa znalazła się poza ekspansją mongolską. Ekspansja mongolska ominęła. Co prawda w pierwszym rzucie ma przed sobą Księstwa, ale to one są słabsze i podzielone, tzw. Tak Rusi Czarnej i, Rusi, i Białorusi. No ale jednak one też może nie do końca były w większości spustoszone przez Mongołów, ale one są słabe. Natomiast jak wychodzą na te przestworze wzdłuż Dniepru, jak Dionasiewierszczyznę, no, Czernichowczyznę, i tak dalej, to, to bardzo często nie mają przed sobą. Adwersarza nie mają przed sobą przeciwnika. Tam, gdzie mają przeciwnika, to ta ekspansja zostaje powstrzymana. No, mamy na przykład fenomen Pskowa, który się obroni przed energiczną ekspansją litewską, a obroni go tak naprawdę litewski dynasta, który dał drapaka z Litwy po udziale w zamordowaniu pierwszego ochrzczonego króla Litwy, czyli Mendoga. Dowmont. Dowmont, który jest czczony w kościele prawosławnym ruskim jako święty Tymoteusz, bo się uciekł do Pskowa, ochrzcił się i zaczął lać swoich dawnych współplemieńców, powstrzymując litewską ekspansję na Psków. Był taki, który stawił opór. Stawiał opór Smoleńsk. No, opór Smoleński zostanie złamany na początku XV wieku. Ale tam, gdzie nie było gospodarza, a część tych e, dzielnic e, była poza wszystkim innym, nawet osierocona. Ta ekspansja tatarska przerzedziła poza wszystkim innym yy, szeregi Rurykowiczów. I właśnie na południu, na zachodzie. To była jednak hekatomba. Całe linie szły pod nóż. Zresztą na wschodzie i północy też, no, ale, ale tam się jakoś lepiej reprodukowali. No tutaj, tutaj część tych gałęzi Rurykowiczów jest. Słabsza i mniej liczna. Poza tym proszę pamiętać, że ekspansja litewska e, przyjmowała różne formy. To niekoniecznie była, tylko, był tylko brutalny podbój, było na przykład doprowadzanie do związku małżeńskiego między silnym kniaziem litewskim a dziedziczką osieroconej w linii męskiej dzielnicy ruskiej. Jagiełło w pewnym momencie opanował, no, przejął prawda, Witebsk. No, dlaczego? No, ożenił się z Witebską księżniczką, prawda? jego ojciec, no, bo to małżeństwo Olgierda. Prawda? Poza wszystkim innym, dynastia niby pogańska, która jednak stosuje pewną dywersyfikację polityki konfesyjnej. Książęta władające największymi dzielnicami ruskimi przyjmują prawosławie. To zresztą jest bardzo bosieczny środek, bo, dla nich samych, bo oni dostają potężne dzielnice, stają się monarchami, ale w ten sposób tracą prawo do tronu wielkoksiążęcego na Litwie. Bo na Litwie chrześcijan nie może w okresie być księciem. Więc nawet jest cała polityka e, Kiejstuta, Gdymina i wypychają, Olgierda wypychających potencjalnych pretendentów na wschód, dających im środki, dających im drużynę, dających im oblubienice, jednocześnie eliminujących ich z walki o schedę. Następuje rutenizacja w zamian za to dworów litewskich. E, no, klasycznym przykładem jest przecież nasz Jagiełło, który był człowiekiem kultury przecież nie litewskiej, tylko kultury ruskiej. Jak ktoś ma wątpliwości, niech pojedzie do Lublina i pójdzie do kaplicy Świętej Trójcy, e, którą kazał sobie ozdobić e, czym? No jak pisze Długosz, e, który jak widać malarstwo i rzeźbę utożsamiał, jak pisze, że on po prostu lubił skulptura greka, prawda? E, no ale przypominam, że ten ochrzczony w rycie rzymskim Litewski poganin, który jest półRusinem, pół bo synem księżniczki twerskiej Julianny, a więc potomkiem męczennika w ruskiej, księcia Michała Twerskiego, którego opiewał słowacki, i w prostej linii potomkiem Włodzimierza Wielkiego, apostoła Rusi, dla Rusi jest swój, jest człowiekiem ruskiej kultury, jest niedoszłym zięciem Dymitra Dońskiego z kulikowego pola, przychodzi do katolickiej korony i co robi. No, przypominam, że wprowadza rytualne, cerkiewne malarstwo nie tylko do swojej kaplicy na Zamku Lubelskim, ale do najważniejszej świątyni koronnej, do katedry gnieźnieńskiej. Nie zachowało się, ale wprowadził. Wprowadza malarstwo ruskie do świętego krzyża na Łyscu, do najświętszej Marii Panny w Sandomierzu, do piastowskiej kolegiaty Wiślickiej. Więc on to. On jest tym niesłychanie mocno zżyty. Obyczaj ruski, kancelaria ruska, dieta ruska, wie, wiemy co, co jadły i, i tak dalej. E, no, w związku z czym e, cywilizacyjny Rusin przecież. No. E, I o tym, o tym po prostu trzeba pamiętać. E, natomiast m, i tak decydujące dla tego zjawiska, o którym zaczynaliśmy mówić na początku, jest e, nie fenomen ekspansji litewskiej, tylko w skutki ekspansji mongolskiej. Bo to ona stworzy sytuację, w której ekspansja litewska będzie mogła wejść jak nóż w masło. Jednak zdemolowanie starej struktury państwowej, jednak przejechanie się czambułów Batuchana i Subedeja przez prawie całą Ruś, poza Białorusią, spowoduje takie, a nie inne skutki. Ta Ruś, po tej katastrofie lat 1239-41 nigdy już nie będzie taka sama. A najgorsze skutki tego skonsumuje oczywiście Róż Zaleska, czyli macierz Moskwy i Rosji. Część trzecia. Od Jarłyku do potęgi. Uderzenie było nagłe. Tak nakazywał Czyngis cios wymierzyły świeże wojska wyczerpanemu już przeciwnikowi. Tak nakazywał Czyngis. I świeża jazda, wsiadłszy na karki nieprzyjaciela, nie pozwalając mu ni ochłonąć, ni odetchnąć, gnała go het, niszcząc doszczętnie. Tak nakazał Czyngis. W ten sposób Ruś wypełniła trzy nakazy Czyngisa. Zajęczała ziemia tatarska, spadły na nią nieszczęścia i cierpienia. Opuściła ich władców chępliwość i chęć wypraw na ziemię ruską. Tak, kroniki pisały o bitwie na kulikowym polu w roku 1380. Bitwę, która jest nazywana ruskim Grunwaldem, jedną z najważniejszych bitew we wschodniej Europie. Czy ta bitwa faktycznie miała tak ogromne znaczenie dla historii Rusi i współczesnej Rosji? Może pana zmartwić, nie miała żadnego. Po pierwsze, rok po kulikowym polu czambuły moskiewskie spalą Moskwę. Proszę zobaczyć, ile lat jeszcze od kulikowego pola Tatarzy będą dochodzić do Moskwy i od czasu do czasu będą je palić. Kiedy Moskwa stanie spustoszona i spalona przez e, Ordę ostatni raz? Za Iwana Groźnego 1571. Skąd się weźmie wielka kariera i wielki autorytet społeczny Borysa Godunowa? Bo będzie to pierwszy dowódca w dziejach państwa rosyjskiego czy moskiewskiego, który powstrzyma ordę, powstrzyma Kazigireja pod samą Moskwą, pod klasztorem nowodziewiczym praktycznie, budując ten obóz warowny, ten Hulajgorod. Czyli, yy, pan wybaczy, no ale mamy dziewiątą dekadę XVI wieku, a bitwa na Kulikowym Polu jest 200 lat wcześniej. Ale nie to jest tu decydujące. Decydujące jest to, że bitwa na Kulinkowym Polu jest cudownym przykładem inżynierii, ja bym powiedział, historycznej, już w wykonaniu średniowiecznym. Przecież to nie jest żadna bitwa walczącej o niepodległość i wyzwolenie Rusi przeciw Mongołom i to jeszcze wspieranym przez złych sąsiadów, czytaj Litwa i Jagiełło, Wiarołomnych władców ruskich korupcjonistów jak Oleg Riazański. Jak najstarsze przekazy źródłowe ruskie uzasadniają moralne prawo Dymitra Dońskiego do zwycięstwa? Dlaczego on ma moralne prawo? Bo przecież jest to, po najeździe mongolskim ruś straszliwie doświadczona tym najazdem uwierzyła, że oto zmieniła się, zmienił się model świata. Kiedyś na szczycie był Bazileus bizantyński, był cesarz. Władca Rusi uznawał to, jednocześnie mu jakby nie podlegając, uznając jego religijny, ideowy prymat, a nie polityczny. Ale nastąpiły dwa fundamentalne wydarzenia. Upadł Konstantynopol pod uderzeniem IV Krucjaty, 1204, i przyszli Mongołowie. Bizancjum ewakuuje się do Azji Mniejszej, do Nicei i aż do... Końca szóstej dekady XIII wieku, Bizancjum nie ma w Bizancjum, Greków nie ma w Konstantynopolu. Dokąd Michał Paleolog nie odwojuje Konstantynopolu od łacienników, nie ma Konstantynopolu. On zniknął, został anihilowany. Nie ma więzi kościelnej. Skąd brać metropolitów kijowskich, prawda? I tak dalej. Natomiast pojawiają się Mongołowie. I wtedy w mentalności ruskiej właśnie szczególnie na północy, północnym wschodzie, pojawia się pokusa uporządkowania tego. Han w latopisach ruskich nie występuje z nazwą Han, z tytułem Han. On jest cesarz, on jest car. On zmienił Bazyleusa. Otóż proszę przyjąć do wiadomości, że Dym Doński ma prawo lać Tatarów dlatego, że występuje w obronie legalnych potomków Dżengis-Hana. Mamaj, którego my nazywamy Hanem Mamajem, pokonany na kolumnowym polu, nie jest żadnym hanem. Jest emirem, uzurpatorem, który odsunął ród Genghis Hana od władzy, ale sam nie może zostać hanem, ponieważ brakuje mu jednej rzeczy: świętej krwi Genghis Hana. W tym samym momencie Dymit Doński występuje jako miecz sprawiedliwości. Oto on pobije. Uzurpatora i w zasadzie Han powinien być mu wdzięczny. Han wdzięczny jest tak bardzo, że właśnie rok później pali Moskwę, bo wasal się trochę za bardzo zbił w dumę. Tak naprawdę nie można zjeść ciastka i mieć ciastka. Jeżeli my opowiadamy, że bitwa na kulikowym polu zmieniła wszystko, to w takim razie jaki ma sens do odwoływania się, a to jest niesłychanie ważny, konstytutywny element świadomości historycznej rosyjskiej, słynne stajanie na Ugrie, czyli ten stanięcie nad rzeką Ugrą, gdzie Iwan III, Iwan Srogi, wreszcie, on rzeczywiście w 1480 roku kładzie kres dominacji tatarskiej. Odrzuca płacenie podatków, danin, przestaje się czuć wasalem i tak dalej. No na Boga jest to 100 lat po kulikowym polu. Także z tym kulikowym polem bym nie przesadzał, już nie mówiąc o tym, że Orda posypała się po swoim ciężarem, a nie na skutek przegranej bitwy. Mało tego. No proszę porównać potencjał. Przecież ta złota Orda, na którą niebawem uderzy niedoszły władca świata, czyli Tamerlan, i dojdzie do tych wielkich zmagań między Tamerlanem a Hanem Tochtamyszem. Ta Złota Orda do tych bitew nad Terekiem, do tych bitew z Tamerlanem będzie wyprowadzała, wyprowadzała armię 80-100 tysięcy szabel. Ile tam walczył na tym Kulikowym Polu? No jednak mniej niż pod Grunwaldem. Grunwald jest ważniejszy. Grunwald tak naprawdę potwierdził mocarstwowość, mocarstwowe aspiracje połączonego państwa polsko-litewskiego. Grunwald e, był pierwszym ważnym sygnałem dekompozycji rzeczywistości zakonnej nad Bałtykiem. To ma znaczenie nie tylko dla zakonu niemieckiego w Prusie, ale ma to znaczenie dla gałęzi inflandzkiej. Grunwald położył kres tak naprawdę teorii krucjatowej, ja bym powiedział, ideologii krucjatowej, przynajmniej w Rzeszy Niemieckiej i tak dalej, i tak dalej, w związku z czym Grunwald jest nieporównanie ważniejszy. Wydaje się, że poza faktami historycznymi i Tymi okolicznościami, w jakich Moskwa zyskiwała niezależność od Mongołów, powinno nas bardzo żywotnie zastanowić, jaki ślad ich panowanie zostawiło w mentalności mieszkańców tych ziem. Taki ślad, który, nie bójmy się użyć tego słowa, jest widoczny chyba do dziś. No, bez wątpienia pokaźny. Jednak należy pamiętać, że ta dominacja mongolska tak naprawdę no, trwała. Świerć tysiąclecia, 250 lat. No nie da się 250 lat zależeć od kogoś i nie przejąć e, e, jakichś elementów jego kultury politycznej, widzenia świata, urządzenia tego świata i tak dalej. Z pewnym przekąsem i przewrotnie powiem, że jesteśmy w Warszawie, która była stolicą kongresówki, i kiedy się zastanawiamy nad różnicami między Galicją i kongresówką, między Wielkopolską i kongresówką, to Zwracamy uwagę na pewne naleciałości, na pewne skutki rosyjskiej okupacji tutaj, prawda, trwającej ponad 100 lat. A Ruś zmagała się z okupacją mongolską lat 250, mając znacznie niższy poziom rozwoju społecznego, e, inny ro, poziom rozwoju elit. E, miała na przykład e, ten wielki problem, najważniejszy autorytet moralny, czyli cerkiew prawosławna poszła na całkowitą i głęboką kolaborację z Mongołami, między innymi stąd właśnie to aplikowanie tytułu carskiego Hanom, uzyskała potężne koncesje i uczestniczyła, no przepraszam, w demoralizowaniu społeczeństwa, zachęcaniu go do pokory i uległości. Na pewno model władzy odegrał tu kolosalną rolę, na pewno utrwalił przekonanie o nieograniczonych prorogatywach władzy i uzasadnił właśnie tym nieograniczeniem władzy, ja bym powiedział, nawet nie tyle srogie, co okrutne formy jej sprawowania. Proszę zwrócić uwagę, że jak jest ten słynny spór między Iwanem Groźnym z czasów opryczniny a kniaziem, Andriem Kurbskim, jego polemistą i uciukinierem do Rzeczypospolitej, to Iwan Groźny wykłada całą filozofię władzy w sposób niesłychanie prosty i użytkowy. Po pierwsze, ja mam prawo mordować moich poddanych, to jest moje niezbywalne prawo monarsze. Mam prawo wywyższać kogo chcę i mordować kogo chce. A wy, jeżeli jesteście nawet niewinni, to nie macie prawa oporu, który był tradycją słowiańską. Powinniście z godnością przyjąć palmę męczeństwa, ponieważ Bóg was nagrodzi. Natomiast wy nie macie prawa się opierać, bo to jest zamach na e, pomazańca Bożego. Wie pan, e, kiedyś mówi o trzecim Rzymie i mówi się o przejęciu w sukcesji bizantyńskiej, to się opowiada dyrdymały w tym przypadku, ponieważ Bizancjum takiego czegoś nie znało. W Bizancjum Przypominam, nie było takiego czegoś jak mająca nieograniczone prerogatywy dynastia panująca. Bizancjum chowało się za tarczę sukcesji rzymskiej, a więc Republika Romana, elekcyjność, obieralność władców, senat urzędujący do końca Konstantynopola, prawda? I tak, dalej, i tak dalej. Dlatego na przykład Bizancjum miało tradycję permanentnych zupełnie wystąpień uzurpatorów i walk o tron. Bo wprawdzie władca jest pomazańcem bożym, ale Anusz to nie jest prawdziwy pomazaniec boży. To opatrzność ma rozstrzygnąć, który jest prawdziwym cesarzem. Na Rusi jest to niemożliwe. Władca jest eo Ipso, panem przyrodzonym, koniec, kropka. I tutaj oczywiście e, spotykają się dwie tradycje. Tradycja jeszcze Rurykowiczów, którzy tak dokumentnie wyrżnęli wszystkich konkurentów, wszystkie lokalne dynastie, wszystkie resztki, Podrewlanach, wiatyczach i tak dalej, że stali się korporacją rodzinną, władającą całą Rusią. Niedarmo Tołoczko posługiwał się pojęciem monarchii rodzinnej, korporacji rodzinnej, prawda? Otóż rzeczywiście to jest dziedzictwo rodzinne, to jest własność, współwłasność Ryukowicza, o tak bym to określił, współwłasność Rykowiczów. Więc to jest jakby jedna tradycja. Nikt oprócz nich, nikt nie ma prawa konkurować do tego. A drugie to jest to, że autorytet Hanna, władza nieograniczona, który może swoich poddanych kaźnić albo nagradzać, sprawia, że ten rozdziew między monarchą a poddanym staje się gigantyczny. Przecież w Rosji aż do czasów Katarzyny II poddany, czy to jest Kniaś, czy to jest bojar, czy to jest diak, piszący do Władcy będzie posługiwał się pojęciem chołop, ja twój chołop, prawda? Czyli chłop, i jeszcze będzie używał poniżającego diminutivum, prawda? Ja, chołopiszka, twój, iwanuszka, i tak dalej, te czołobitne, te supliki będą w formie poniżającej. Rozdziew między władcą, który jest pomazańcem Bożym, który jest gasudar w Rusii, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I hołopiszka twoi, prawda? My twoi Murzyki, i tak Przecież, szanowny panie redaktorze, oświeceniowi pisarze sławili pod niebiosa Katarzynę za dwie rzeczy, które z naszego punktu widzenia, nie tylko w Rzeczypospolitej, ale w Europie wydają się nawet w absolutyzmie oświeconym i nie tylko, wydają się nierealne. Otóż szlachta i restokracja przestała o sobie pisać przed stocarskimi chłopami, i skończyły się kary cielesne, chłosty publiczne, i tak dalej, upokarzanie dla, dla stanu szlacheckiego. I to uznano za wielki oświeceniowy przełom. No to mamy teraz kontrfekt tego społeczeństwa, zupełnie inny niż to, do czego myśmy w Europie, nie tylko w zachodniej, ale środkowej, przywykli. No to jest ta fundamentalna rozmowa z pamiętników Samuela Maskiewicza z Bojarem Gołowinem, która zresztą źle u nas interpretowana bardzo często. Kiedy Gołowin z dumą mówi polskiemu kombatantowi, bo razem bronią Moskwy przed uzurpatorem Symozwańcem II, mówi wspieranym oczywiście też przez Polaków, e, mówi nam, wam miła wasza wolność, nam nasza niewola. I zaczyna się oczywiście w Polsce interpretowanie, że to jest Rabska dusza, prawda, niewolnicy? Nie, nie. Tu jest jeszcze jedna zagwostka, właśnie prawna, bo carskie chałupy, carskie raby to my jesteśmy wszyscy od kniazia do smrna czyli de facto oznacza to w ich przekonaniu równość wobec prawodawcy, władzy prawodawczej, władzy sądowniczej, władzy wykonawczej. Wszyscy jesteśmy równi. Nasza niewola jest naszą wolnością. A u was, no, prawda to, to jest ta stratyfikacja, prawda jak to pisano w publicystyce e, szlacheckiej, czego tam ta złota wolność szczerze, panu nic, chłopa napal, szlachcica na wieże, prawda? I, i, i to, to trzeba po prostu zrozumieć. Tak, ta tradycja mongolska odegrała kolosalną rolę. Ta tradycja mongolska odegrała rolę również z punktu widzenia ideologii politycznej. W postaci doktryny, powiedziałbym, zewnętrznej. Przecież podbój Azji, obszarów azjatyckich, dość często będzie się odbywał z odwołaniem do instrumentarium z czasów mongolskich. Hanowie będą, e, carowie będą mieli kancelarię, e, będą tytułowani na przykład przez Nogajców białymi hanami, będą posługiwali się hańską tugrą i tak dalej. Więc to jest to. Skonsumowali to sukcesję, skonsumowali to tradycję. E, przypominam, że jest coś nieprzypadkowego, że ta sama dynastia Rurkowiczów, która tak limitowała, moskiewska linia Rurkowiczów, innym Rurkowiczom możliwość funkcjonowania w granicach swojego władztwa, zrobi wyjątek dla dwóch dynastii, w zasadzie dla trzech obszarów, ale dla dwóch szczególnie. Jedno są Gdyminowicze, ci, którzy ujdą, do Moskwy, przegrawszy walkę z potomstwem Olgierda i rodziną Jagiełły. staną się elitą ruską, a potem rosyjską. I pierwszoplanową, bo kto z nas dzisiaj pamięta, że na przykład Golicynowie to są de facto Litwini, a nie Rusini, prawda? I tak dalej. Ale druga część tej najbardziej wpływowej elity to są dżingisidzi. To są potomkowie Hanów i Emirów z różnych Ord z różnych kanatów, z pokonanej, podbitej przestrzeni nadwołżańskiej, więc strachań Kazań, ale również z kanatu syberyjskiego, potomkowie Kuczuma i tak dalej. I oni wszyscy są implementowani do rosyjskiej arystokracji. Dżingisidi stają się książętami. Oni dostają tytuły książęce. Jak dalece to było rozpowszechnione, to przypominam, jak wielu ich było w elicie rosyjskiej, z tą pamięcią mongolską. Bo my to tak lubimy mówić, że e, prawda, Niemcy Bałtycy to tam przyszli za Piotra i stali się elitą i tak dalej. No to przypominam, że e, ten, który spalił Moskwę, żeby Napoleonowi nie zostawić, gubernator Moskwy, hrabia Rastopczyn, był tatarem. Był pochodzenia tatarskiego. I jak go car zapytał, nagradzając gorderem, powiedział książę, e, wasza carska wysokość, ja jestem hrabią. Wy jesteście hrabią? Jak to się stało? Ja myślałem, że wszyscy ordyńscy dostojnicy, którzy przyjeżdżali do nas, to się nazywało wyjechać do Rosji, dostawali tytuł książęcy. Wasza cesarska wysokość. Jedni dostawali kniazia, drudzy dostawali sobolową szubę. Widocznie moi przyjechali w zimie. Przypominam, że ordyńskie pochodzenie ma zabójca Rasputina, książę Jusupów prawda? I tak dalej. W związku z czym, to jest wielka grupa osób, które też weszły do elity rosyjskiej i to też nie pozostaje bez wpływu. Także m, wiele tutaj e, tych elementów jest. No już nie będę mówił o tym, że tureckie, tatarskie, turckie pochodzenie ma spora część przecież terminologii sądowniczej, penitencjarnej. No tak proponuję zastanowić się, skąd są te knuty Turmy, i tak dalej, i tak dalej. To, to nie są pojęcia z języków europejskich. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie odcinka do końca. Jeżeli zostaliście Państwo z nami do końca, to znaczy, że ten odcinek Was zainteresował. Ja uważam, że był bardzo ciekawy, dlatego też korzystając z okazji, będę nalegał na Pana Profesora na zaproszenie w przyszłości i realizację odcinka o kolejnych wiekach, o tym jak kształtowało się już później to Imperium Rosyjskie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia. Cezary Korycki. Bardzo dziękuję. Wysłuchaliście podcastu Muzeum Historii Polski. Prześwietlenie. Inne historie Polski. Podcastu możecie posłuchać na YouTube, Spotify, Google Podcast, na Audiotace i w aplikacji MPGO, Go, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.